No i tak, kochani, siemaneczko, siemaneczko. Zobaczcie, przede mną 18 sztuk do rozebrania. Powiem wam szczerze, że sama się tego obawiam. Prawdopodobnie zrobimy tak, bez obrazy, ale rozbiorę jakiś taki jeden. Zrobię tu jakiś ten porządeczek w miarę. Podzielę tutaj sobie jakieś te wiaderka, czy tam inne sprawy. Śrubki tu jak widać. Musząc mieć inne sprawy, elektronika. No i zobaczycie, jak to będzie wyglądało, ale ja jestem, powiem wam tak szczerze, w szoku. Ile tego jest? 18 sztuk. Dobra. A ten filmik dedykuję młodzieńcowi Kasperek Recycling. Wpadajcie do niego na kanał, link będzie w opisie. A więc do dzieła. A więc do dzieła. Zobaczymy, który tam wylosuje. Może po prostu pierwszy z brzegu. O, ten z prawej wezmę. A może ten? Wydaje się łatwy do zebrania. Tu jest co tego? Się dosyć łatwy wydaje. To jest plastik? No plastik, no nie no. Jeszcze jest montowany. Cieniutka borsta. Dobra, tutaj zrobimy sobie miejsce. Dywanik. Jak to rozebrać? Łatwo było. No, tutaj takie coś. O, to nie przyciąga, więc tu jest. Mosiądz? Zobaczmy do tych mosiądz innych. Jak to wyjąć? Nie wiem. Coś tu się wylało. Pamiętacie, że porządek jest bardzo ważny. Tego. No. Jak to wyjąć? Chciałem ty pierdzielnąć, no tutaj no nie dało się, no to szkoda, no. Dobra, to tam. Tu mamy silniczek, tu mamy to. No powiem wam, że chyba najłatwiejszy silnik, jaki w życiu ja rozbierałem. No tak łatwego to ja jeszcze nie miałem. A moment, zobacz, czy to jest jeszcze w ogóle miedziucha. Bo co jest, tu jest ten. O. To wiadomo, o, tu jest jakieś inne rzeczy, o, cieniutki złomek, sprężynka jedna, sprężynka druga. Dobra. Są te metalowe sprawy. To pójdzie do cieniutkiego. O, tu. O, zrobimy na te mosiężne końcóweczki. To pójdzie do cienkiego. Chyba to się chyba jakoś skręca, nie wiem. No nie wiem.
Dobra, musimy zrobić przerwę, bo Fabi dzwoni. No, pogadaliśmy sobie z Fabim. Fabi, pozdrowionko przyjacielu. A ja dalej rozwieram. Trochę monotonnie wiem, że mógłbym to przeciąć, ale to też dobry sposób idzie szybko to. Ale powiem wam, że się boję tego wyniku. Tyle czasu zbierałem te silniki. Ojejku. Aż w końcu uzbierało się porządną ilość. A powiedzcie mi, co byście chcieli, żebym ja rozebrał? Czy jakiś, nie wiem, odkurzacz, pralkę, zmywarkę, zamrażarkę, chłodnie, czy co tam? Nie wiem, bo mam trochę tego. Dostaję od różnych moich przyjaciół na film pod tytułem Recykling, bo też się ogłosiłem wśród moich znajomych, że takie coś robię. No i powiem wam tak, że trochę to miło jest, że jak mi ludzie to przywożą nawet. Dobra, jedna strona już jest zrobiona. Prawie. Prawda, tu tego. Widzicie dobrze, chyba? O. Tak, o. Tutaj do tego. Prawda. O. I to na szczęście jest, bo sprawdziłem nawet razem z Fabim. Fabi był świadkiem, telefonicznie oczywiście, że to jest miedziucha. Na szczęście to jest miedziucha. Więc dobrze będzie. Dobra, rozbieramy dalej. Tylko jak ja rozbiorę tutaj to? No nie wiem. Nie, to jest. Przydałoby się jakiś pojemnik na tą miedziuchę. Czego to ja tutaj nie mam? O, radio jakieś? Nie wiem. Tutaj to jest u mnie. Nie, w każdym chyba garażu. Wszystko tu można znaleźć. Naprawdę wszystko. Jejku, gdzie ja mam jakieś wiaderko puste? No, już mam wiaderko. Te, które ze mną jeździ na połowę, dosyć długo wytrzymuje, bo sklejam je fajną taśmą, która po prostu jest nie do rozerwania. Dobra, dalej rozbieramy tą miedziuchę. Tu jest kończenie, ale to też się przyda. Miedź? Nie, mosiądz. Bo to zakończenie to jest mosiądz, mi się wydaje. O, tu właśnie macie nawet widok, że się mieni i tu jest miedziucha. Mega. No i wreszcie ostatnie uzwojenie. Trochę to jest pracochłonne, ale postanowiłem po prostu jak najmniej zużywać energii elektrycznej, żeby koszty po prostu, jak to nazwać, nie były zbyt duże. Jak wbrew pozorom, więcej podczas tej chwili cięcia zużyje więcej prądu niż ta żarówka. Tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, trudno. Ale powiem wam tak, mi się nie śpieszy nigdzie, na spokojnie i do przodu. Jeszcze. Tutaj.
tego. Proszę bardzo. O, kolejny. Tu mam te plastiki. Jak tu je zdjąć? Do fajansu. Już tu mamy fajans. Okay. No już jest, tylko tak. Z jednej strony z taką malutką bolączkę to jest całe zespolone, czyli może się jako grube. A z drugiej strony jak to się rozwali, jest jako cienkie. Spróbujemy to wziąć, wyrzucić jako gruby, bo jest jednolite. No. Dobra, zabieramy się za to. Jak będę mu bez młota, to nie jest robota. Moi drodzy, także młot w użyciu musi być. Gdzieś tu miałem młot. Gdzieś tu miałem młot. Gdzie ja go mam? Ojej. No powiem wam, że nie mam go znaleźć swojego młotka tutaj. A gdzieś tu był. No. Kurde. No. Dobra. Jak nie tak, to tak. Ja sobie poradzę, bez młota też robota. Dobra, to odkładam do kogoś. Tutaj. Nie no, kurde no. Co to samo? Dwukrotnie mniej robota, ale... Dobra, tym też możemy rozwalić. Nie wiem, co to jest. Przecież by to było aluminium tutaj w środku. Już się dowiemy. Nie poczekaj, kolega. Nie powinno to wrócić. Dobra. Mamy tam kawałek właśnie aluminium, trochę poszarpany. Taki plikat, nie? Tu jest też chyba aluminium, kawałeczek. Tu jest łożysko. Więc to pójdzie jako całość, jako wirnik. Nie mam zamiaru tego rozbierać, bo tu jest wszystko jest za... No i tak to właśnie wychodzi. Tam nie dokończyłem, ale trochę poszarpanego było aluminium, jak widać. Jest miedziucha, jest wirnik, jest grubo cienki elemencik, jest i cienka blacha, a to wszystko się kryje właśnie w takim elemencie. No i co? Jedziemy dalej z tym koksem. Rozbieram kolejne. W pewnej chwili wam pokażę po prostu, ile tego było, bo jak mówiłem, 18 sztuk uzbierałem nie wiem kiedy. No i jedziemy z tym koksem dalej, kochani. A, i zapomniałem, że tu mam jeszcze mosiąc z tego. No i zobaczcie. Widać to. Mamy pierwsze aluminium. No dobra, rozbieramy dalej. No i niestety, kolejny aluminiowy. Zobaczcie, tu już jest jeden siedzi aluminiowy, tutaj o. Tu jest drugi. No nie no. No i znowu jest kolejne aluminium, a ja dalej rozbieram. Ale tego jest. No i tak, kolejny
Znowu jest aluminium. No nie, no, powiem wam już, ile ja ich rozebrałem? Chwilka. No okej, 7 sztuk rozebrałem. Na 7 sztuk dwa były z miedzią, a to jest aluminium. No trudno. Aluminium się oddzieli, cienkie się oddzieli, grube się oddzieli, bo mam nadzieję, że to mi policzyłem jako grube. Bo to jest w jednej całości takie tam jest scalone. Ale co tam, kochani moi, się zobaczy. No tak, wreszcie jest miedziucha. To mi się podoba. Ojejku, a zobaczcie, ile tego jeszcze jest. Masakra. Tyle wirników. O, tak będzie lepiej, o. Miedziuchy. Niestety za mało trochę. Aluminium najwięcej. No i ten cienki złom, gruby złom. Dobra, nie ma co narzucać, narzekać, tylko działam dalej. Niestety kolejny aluminiowy, jak widać. No ale co? To na cienką stal, to do aluminium, to na wirniki. Będzie dobrze. Nie ma co płakać. No i tak, co to może być? Jest silnik, ale... Znowu aluminiowy, no jakieś plagę po prostu egipska. Kurde, no... Dobra. Jedziemy dalej. Kolejny silnik i wreszcie jest to, co najbardziej lubię, czyli lepiej miedź niż nie miedź. A tu jest miedzie. No i zobaczcie, zobaczcie, jak to się mieni. Rewelacja po prostu, coś pięknego. No i dobra, mamy kolejny wirniczek, jak widać. Bardzo stary, bardzo. Spodziewałem się, że tutaj jednak, tu już w tym, jak w poprzednim, była miedziucha, więc... Oby, tylko powiem wam tak szczerze, jak go rozkręcić, bo z tych kolejnych jest tutaj nakrętka z gwintem lewym, to sobie daje radę, ale tutaj masakra. Jeszcze była taka tabliczka wymianowa. O, proszę bardzo. Nie wiem co to znaczy, ale pewnie Fabi będzie wiedział. Dobra, do dzieła. Uff, kolejny silniczek. Zaignitowany był taki tam, tak jak pokazywałem, zamiast takiej śruby były talerzyk. No i udało się rozebrać. Tutaj też kolejny był taki zaignitowany, ale też udało rozebrać, bo przyjąłem tą podkładkę. No i po prostu poszło. Ok, tu mamy miedziuchę, więc miedziucha trafia tutaj. Jeszcze raz, dwa, trzy silniki. Jejku, już mi się nie chce, powiem tak szczerze. Takie narzędzia. No i niestety znowu aluminiowy. A takie narzędzia się przydają. No i tak, mamy przed sobą kolejny silnik. Niestety nawet nie pamiętam, od czego to był silnik, bo to dawno temu było. No i trafi na recykling. Tutaj się spodziewam od razu, już nawet mogę powiedzieć, że będzie miedziucha, ale mogę się też mylić. Dobra, rozbieramy. No i niestety, myślałem, że to będzie miedziucha, a jest co? Aluminium. Boże jedyny. Dlaczego? No i tak, sam w to nie wierzę, ale zobaczcie, dwa pozostały tylko silniki. Z czego? Ten nie wiem od czego jest. I ten te samo, nie pamiętam już od czego jest. Ale powiem wam tak, jestem taki już zmęczony. Jest bardzo dużo śrubek. Jest bardzo dużo mosiądzu. Miedzi, miksu. I w ogóle widzicie. No i tu jest gdzieś jeszcze aluminium. Wiem, jest jedna żarówka, tak. Bo trzeba trochę tam zaoszczędzić. Wiadomo, ciężkie czasy. Ale znowuż tak, będzie aluminium. Może mosiądz, może miedź. Albo odwrotnie. Kto jak chce. I co? Dalej, bierzemy się do roboty. No i jak widać, jak się ładnie świeci. Jest miedziuszka, wreszcie jest miedziucha. I zobaczcie, to jest z jednej strony i z drugiej strony też. Kurde, ale będzie towaru. Wow, ale towaru. A tutaj pozdrawiam wszystkich posiadaczy takich małych kowadełek. No, okej, jak widać, obudowa już jest, czy obudowa, ta wierzchnia strona jest odcięta prawie, bo tam tu jeszcze zostało. Ale piękny kolor, powiem wam. No, ten miedziany kolor chyba każdemu z mężowi się podoba. Ok, no to jest ostatni wirnik. Nie, no jaki tam wirnik? O, tu jeszcze muszę to się pozbyć, ale to jest ostatni silnik z tych 18 silników.
które rozebrałem. Ojejku, jak ja jestem padnięty. To już jest nieważne, ale... Kurde, mam nadzieję, że to chociaż ten będzie miedziany. No powiem wam, że jest pełen sukces, zobaczcie. Jest, jest, jest. Jest miedziucha. No i o to chodziło. Ło, wiem, że to jest bałagan, jest brudno i w ogóle... Ale nie o to chodzi. Działam dalej. No i zobaczcie, to jest ukoronowanie tych wszystkich 18 wirników, silników i tak dalej. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Okej, kochani, niestety nie mogłem tego jakoś zmieścić w jednym kadrze, więc pokazuję wam po kolei. Mosiąc. Tutaj są te, jak to nazwać, kostki, czy tam te, no, wiadomo o co to chodzi, te elektryczne. Dwa wirniki, które nie są przyjmowalne jako wirnik. Wirniki, cały pęk, ich jest tutaj. Aluminium, tutaj wam pokazałem. No i widać, to jest aluminiowe. O, to będzie lepiej. Aluminiowe, cały kubełeczek. Tutaj to ważyło 600 deko. Aluminium odlew. Tutaj macie cienki ten metal. Dalej idziemy. Jest tak. Tutaj są te wirniczki aluminiowe. Niektóre dawało się normalnie odkręcić, niektóre były drastyczne. No i jest miedziucha. To jest najlepsze dla nas wszystkich. O, jak widać. Co jeszcze? Pozostały tak jeszcze takie kabelki, te zwijaki. Jest tego bardzo dużo. O, jeszcze żyją. No i tutaj jeszcze mam od silników, tylko tak. Nie wiem, jak to sklasyfikować, czy jako gruby, bo to jest jeden element, czy właśnie, czy je podzielić na ten mniejszy. Oczywiście myślałem na ten grubszy. Ale widzicie, jest tego bardzo dużo, bo jest i tutaj, 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 tutaj i tutaj. A jeszcze nie wspomnę o tych śrubkach. Śrubki, nakrętki, to pozostaje dla mnie. Może mi się tam kiedyś przyda. Dobra, no to zaczynamy to wszystko po kolei ważyć. Nie wiem, jakie są aktualnie ceny, więc po prostu proponuję nawet u was, jeżeli to, ja to wszystko poważę, a wy w komentarzach napiszcie, ile by to u was wyszło. Nie sumarycznie, tylko tak, na przykład mosiąc tyle, aluminium tyle, wirnik tyle, odlew tyle. No i te kostki. Co mnie ciekawi, czy to w ogóle gdzieś tak w ogóle skupują? Bo tego mogę mieć naprawdę dużo. Bo chyba po prostu zacznę to wszystko zbierać. Jak widać, już jest wytarowana. Jest na zero. To jest co? Pierwsze idzie najlepsze. Chyba mosiąc. Mosiąc idzie najlepsze. Dość mało. Kilo 30? No dobra, nie będzie jakieś kilo 30. Dodajemy. Czas na wirniki. Wirniki. O, równe 5 kilo. Dodajemy. Tyk. Aluminiowe przewody, które miały być miedziane. Niestety. Jeszcze jeden. 48 deko. Dodajemy. Tak. Wirniki aluminiowe. Deko. No, dodajemy. No i teraz zmieniamy te kastry, bo taką samą mam kastrę, tylko że białą, ale co mam już pełno złomu w niej. Sam cienki złom, jak widzicie. No, oprócz tych dwóch nieklasyfikowanych wirników. Ok. 4,62 kg deko. Jedziemy dalej. Dobra, teraz czas jest na aluminium odlew. Hmm, 57 deko, no lekko ponad
pół kilo. Ładnie. Nie wiem, czy to w ogóle wszystko widać. A, to widać. Musicie mi uwierzyć na słowo, jak tutaj nic nie jest, nie wiem, czy będzie. Dobra, pozostaje jeszcze mosiądz. Mosiądz pobielany i w ogóle nie wiem, jak oni to sklasyfikują. Deko. Dobra, i teraz dochodzą te szczotki, jakie tam nie mogły się w pewnym momencie wyspowić. Ciekawe, czy w ogóle gdzieś je przyjmują. 4 gramy. No dobra, nieważne. I jeszcze, że czeka nas jedno wiaderko. No i tak, mamy te wiaderko. Zobaczymy, jak oni to sklasyfikują. Chciałbym, żeby to było jako gruby. Już wezmę w samym wiaderko, bo już no, nie chce mi się tego wysypywać. No i zobaczcie, 7,5 kilo praktycznie. Dobra, odliczmy od tego, nie wiem, pół kilo na wiaderko. I zobaczymy. Jeszcze pozostało mi 2 wirniki, a więc zobaczymy te 2 wirniki. I to będzie z 5 kilo. I te 2 wirniki. 80 deko. To pójdę jako grubostal pewnie, ale chciałbym, żeby to poszło jako wirnik, no ale znając życie. A Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. No i zapraszam też oczywiście na inne moje odcinki i filmiki. Cześć!